Dzień dobry, buongiorno. Nasz ostatni moment, nasze ostatnie chwile na Baja Domizia. Jesteśmy już prawie gotowi. Zaraz będziemy pakować samochód i w drogę. Co to jest? Korki? Duże korki? Dużo korki. Bardzo dużo korki. Florencja, Firenze. Dużo korki jest. Bardzo duże korki. To jest normalne. Koniec wakacji. Tak. Koniec wakacji i bardzo. Wszystko wraca do domu. No i dojechaliśmy po dobrych kilku godzinach do Werony. Mamy hotel, który znajduje się na jednej z głównych ulic prowadzących między innymi do areny w Weronie, Arena di Verona. Właśnie się zameldowaliśmy w hotelu i zobaczcie, jaki przepiękny album znalazłam tutaj na stole. Coś wspaniałego. Cała historia, zdjęcia, miejsca, które tutaj polecają, które warto zwiedzić, zobaczyć. Muzea, właśnie arena w Weronie. Co prawda to nie jest nasz pierwszy raz w Weronie, bo kto widział vlogi z Włoch, nie z zeszłego roku, tylko chyba 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam, to pokazywałam Wam właśnie Weronę, którą tutaj zwiedzaliśmy. Byliśmy w domu Romea i Julii. No i teraz znowu postanowiliśmy przyjechać do Werony i tutaj się zatrzymamy. Na razie musimy się zorganizować z bagażami, ze wszystkim. Max poszedł zaparkować samochód tutaj w okolicy. No i co? I musimy się trochę odświeżyć, a później będziemy uderzać na jakąś pyszną kolację. Ależ piękny jest ten album, powiem Wam. Przepiękny! Powiem Wam tylko jedno, ja jestem zakochana w tej kolekcji Dolce & Gabbana. Po prostu jestem w niej zakochana. My tymczasem zatrzymaliśmy się na aperitivo. Zobaczcie, z takim widokiem na arenę w Weronie. Proszę bardzo. Moje. Hugo. Massimo gin z tonikiem. Na zdrowie, kochanie. Na zdrowie. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night.
second and the third and the rest of it. You could be one left with things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list. Dzień dobry, moi kochani, już z domu. Wybaczcie, że ja tak o... Ale przed chwilą się wykąpałam, ogarnęłam troszeczkę po powrocie do domu. Odebraliśmy kota i czas zabrać się za bagaże. Słuchajcie, co to za pogoda? Przywitała nas deszczem. Jest totalna jesień w Warszawie. Ciemno w domu. W ogóle o co chodzi? Momentami gdzieś jakieś pojawiają się przebłyski słońca, ale to dosłownie momentami. A tak, to po prostu jest niesamowicie ciemno, deszczowo, szaro, buro. Aż wierzyć się nie chce, bo na trasie mieliśmy tak przepiękną pogodę, świeciło słońce. W ogóle jak wjechaliśmy do Austrii, to było 30 stopni. Ale ja teraz muszę zająć się ogarnięciem walizek, ogarnięciem wszystkich naszych bagaży. Pokażę Wam też przy okazji, co przywieźliśmy. I myślę, że na zakończenie tego vloga trochę Wam opowiem o tym, jak przebiegała nam trasa, dlaczego wróciliśmy wcześniej, bo wróciliśmy wcześniej, mieliśmy się zatrzymać jeszcze w kilku miejscach, ale jesteśmy już w domku, co i jak, także słuchajcie, do roboty. No to lecimy, moi drodzy, i tutaj mamy pierwszą część naszych zakupów z Włoch. Od czego by tutaj zacząć? Może zaczniemy od tego, czyli kupiliśmy nasze ulubione grzybki. O, proszę bardzo, takie... Ja nie wiem, jak one się nazywają po polsku. W każdym razie, no widzicie, o jakie grzybki chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słoików. Simmental, który bardzo często pokazuję Wam, jak robię sałatkę, czyli te takie konserwy robione z mięsa krowiego w galaretce, które będziemy mieć oczywiście, że do sałatek. No i zobaczcie, ile ich tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem opakowań po dwa, cztery, po sześć, sześć puszek. Tak. Dalej. Oczywiście, że kupiliśmy Rio Mare, bo też było na przecenie, czyli jeden z naszych ulubionych tuńczyków. I widzicie, mamy tutaj trzy takie zestawy. Kawa, kawa Kimbo. Oczywiście nasza ulubiona, najlepsza. Olej. A w sumie to oliwę z oliwek. Cztery takie duże litrowe opakowania, butelki. Papryczki ostre, suszone, które też bardzo często używamy właśnie do różnych potraw. Massimo je zresztą uwielbia, więc wzięliśmy w zapasie. Rogaliki. Bauli, taki mini-mini, z nadzieniem z wanilii z Madagaskaru. A tutaj oczywiście widzicie moje ulubione Crodino, teraz się wysłowić nie mogę, Crodino, San Bitter i Aperol. Wzięłam na wypróbowanie coś takiego. Powiem Wam, że tego jeszcze nie piłam, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakować. A więc mamy tutaj dwa opakowania Aperola, biały San Bitter, czerwony San Bitter, Crodino czerwone i Crodino żółte. Lecimy dalej. Max kupił swój ulubiony żel pod prysznic z Dove, bo był właśnie na promocji. Natomiast ja wzięłam takie mydełka, żele od Borotalko. Trochę jestem zawiedziona, bo szukałam dezodorantów Borotalko, tych właśnie oryginalnych, które, jak wiecie, uwielbiam, bo chciałam je sobie przywieźć, bo zawsze są w tańszej, w niższej cenie niż u nas w Polsce, jak możemy zamówić na przykład przez Allegro czy przez Notino, ale uwierzcie mi, że nie było. Tych właśnie w oryginalnym zapachu kompletnie nie było. Tak samo nie było tych dużych opakowań żeli pod prysznic, które też uwielbiam, a więc wzięłam sobie tylko te dwa. Natomiast znalazłam deo od Dove w kulce, wersja talko. Ja bardzo lubię też ten wersji w sprayu, ale też go oczywiście nie było, więc wzięłam sobie ten. Dalej, kremy. Krem z Linda i krem Pandistelle, który ma w środku takie chrupiące biszkopciki. Też bardzo go lubię i czasami do różnych tortów go dodaję. To jest kokolino, którym zachwyciła mnie Daniela, siostra Massimo, i robiła nam pranie. Przepięknie ten eliksir pachnie. Wystarczy odrobina, dosłownie odrobina do prania i zapach jest obłędny.
Tutaj widzicie klasyczne rogaliki Bauli, ale z nadzieniem pistacjowym i jeszcze dwa opakowania Taralli. No to mamy pierwszą część zakupów i teraz pokażę Wam kolejną część zakupów, która być może Was zaskoczy. W tych dużych torbach znajdują się, uwaga, melenzane napoletane, czyli bakłażany w oleju domowej roboty, tak jak widzicie. Proszę bardzo. Ja nie wiem, kiedy my to zjemy. A w sumie to kiedy zje to Massimo, bo on najbardziej lubi te bakłażany. Zobaczcie. O, ile tu jest słoików. No, dużo. Tak jak widzicie, o. To wszystko idzie zaraz do naszej spiżarki. Ale największy hit to jest tu. Moi drodzy, po czym poznać, że to jest włoski dom? Po tym, że wracamy z makaronem. I teraz uwaga, tu jest 50 kg makaronu. Kto nas przebije? Powiedzcie, kto nas przebije? 50 kg makaronu. I teraz pewnie pomyślicie sobie, Boże Anita, co Wy wymyśliliście? Przecież makaron jest dostępny w Polsce. No oczywiście, że jest dostępny, ale nie taki. Taki makaron, jak na przykład Divella, pasta mista, jest dostępny tylko w Neapolu. Widzicie? Tutaj mamy taki typ makaronu. Tutaj mamy taki typ makaronu. Żeby nie było. Tutaj mamy rigatoni. O! Tutaj mamy makaron. Czekajcie. Tu mamy olej. Taki makaron. Mamy też taki. I takie rureczki. No. Takiego makaronu nie znajdziecie w Polsce, moi drodzy. A dlaczego taki makaron? To mnie nie pytajcie, bo o to trzeba zapytać Włocha. Ja powiem Wam szczerze, dla mnie makaron jest jak makaron. Wszystkie smakują tak samo. O, zobaczcie. Każdy makaron smakuje dla mnie tak samo, ale dla Włocha już nie. Więc widzicie, pasta mista, proszę bardzo. 50 kg makaronu. Kto nas przebije? Kto wróci z Włoch z większą ilością makaronu? Cały rok? Ja nie wiem, czy to nie na 2 lata nam starczy tego makaronu. Może być. No. I na zakończenie naszych zakupów jeszcze to. Czyli 3 duże butle z popcornem słonym. 2 opakowania takich czekoladek pistacjowych, które są po prostu obłędne. Do tego fryzelle napoletane. Kilka opakowań, o, tak jak widzicie, to są takie specjalne suszone, to nie są bułki, no, ale to jest taki specjalnie suszony chleb, który się wykorzystuje w różnych też neapolitańskich daniach. No i słuchajcie, taralli, oczywiście, że neapolitańskie taralli, tutaj mamy takie z pieprzem i z oliwkami, a tutaj mamy z migdałami, te z kolei to są moje ulubione. Także zakupy myślę, że udane. Co myślicie? Trochę tego jest. Teraz na mojej głowie zabrać się za organizację tego wszystkiego w naszej spiżarce. Oczywiście tutaj jest też trochę prezentów, które damy naszym znajomym, bo zawsze jak wracamy, to przywozimy je ze sobą. Ale najgorsze to jest, słuchajcie, ten makaron. No po prostu 50 kg makaronu. No szok. Ja wiem, ale to tylko mój Massimo tak potrafi. Żebyście wiedzieli. Nie wiem, czy inni Włosi też zwożą tyle kilogramów makaronu, żeby nie było. On nie jest na sprzedaż. To jest nasz makaron, który ma nam starczyć na rok. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Wykąpana.
Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Słuchajcie, zawsze po podróży, po powrocie do domu uwielbiam ten stan, kiedy mogę położyć się w wannie pełnej bąbelków, pachnącej wody, ciepłej, zrobić sobie depilację, peeling, później wysmarować się wszystkimi smarowidłami, które po prostu mam w domu, zrobić pełną pielęgnację. To jest po prostu coś, co ja uwielbiam. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, po prostu... Zawsze czekam na ten moment, kiedy wrócę do domu. Ale co chciałam wam powiedzieć na zakończenie tego vloga? Przede wszystkim wróciliśmy wcześniej z kilku względów, oczywiście prywatnych, związanych też między innymi z kotem i też dlatego, że moja siostra, która opiekowała się tym razem pipetą i był to jej pierwszy taki pobyt wakacyjny w domu właśnie u mojej siostry, wybiera się na wakacje, wylatuje na wycieczkę w pewne fajne miejsce. W związku z tym trzeba też wszystko fajnie zorganizować z powrotem i tak dalej. Dlatego też między innymi stwierdziliśmy, że dobra, wracamy, to już jest ten moment, chyba w sumie najlepszy moment, ale powiem wam też szczerze, z drugiej strony stwierdziliśmy z Maxem, że już chcemy wracać do domu, już nam wystarczy ten czas, który spędziliśmy tam, najedliśmy się, odpoczęliśmy, pływaliśmy w morzu, spacerowaliśmy, spędziliśmy cudowny czas z rodziną, z przyjaciółmi, bardzo dużo się działo, więc tak naprawdę możemy wracać do domu. Także kilka takich spraw prywatnych, między innymi właśnie związanych z kotem, ale nie tylko. Nie będę wam tutaj dokładnie mówić o szczegółach tych takich właśnie prywatnych naszych spraw. Natomiast cieszę się, że już jesteśmy w domu. W sumie to cieszymy się obydwoje, że jesteśmy już w domu. Jak to się mówi? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A w ogóle mam wam tyle do powiedzenia. Przeczytałam przeczytałam pewną książkę, którą pokazywałam na Instagramie i chciałabym się do niej odnieść też we vlogu. Planuję zrobić jutro z samego rana zakupy. Jutro raczej nie będę nagrywać. Myślę, że zajmę się takimi sprawami jeszcze związanymi z ogarnięciem domu. Tak naprawdę do końca tygodnia jeszcze zrobimy sobie, myślę, taki trochę luz urlopowy, więc nie będę jeszcze nadrabiać zaległości związanych z mailami, z odpisaniem tam wszystkim, a mam tego, słuchajcie, całą masę na skrzynce. Więc myślę, że jeszcze takimi sprawami organizacyjnymi, domowymi zajmiemy się na spokojnie. Musimy podjechać do znajomych, których musimy odwiedzić, zawieźć im prezenty, które też przywieźliśmy ze sobą. Chciałabym też spędzić trochę czasu z moją rodziną. Przyjeżdża do nas, do moich rodziców, moja ciocia z wujkiem. No, dużo się dzieje, więc tak naprawdę do końca tego tygodnia jeszcze nie będę tak wracać, po prostu wracać w 100% do pracy. Ale myślę, że następny vlog przygotuję dla was, jak już przyjdą moje zakupy, które sobie zaplanowałam, a zaplanowałam sobie trochę rzeczy, które muszę kupić do domu, między innymi środki czystości, które mi się pokończyły i nie mogłam ich zamówić wcześniej przed wyjazdem, bo nie wiedziałam po prostu, jak one do mnie dotrą. Muszę odebrać przesyłki, które na mnie czekają. Chciałabym sobie również zrobić prezent, taki imieninowy prezent. Mam coś, słuchajcie, w głowie, co już jakiś czas chciałam sobie kupić, ale czekałam, aż pojawi się fajna promocja i wiem, że teraz jest już ta promocja, więc jutro siądę do komputera i zamówię sobie ten prezent, więc myślę, że następny vlog, zrobię wam tutaj taką małą zapowiedź, już będzie w momencie, kiedy przyjdą do mnie te paczki, może kiedy przyjdzie do mnie to moje zamówienie, te moje zakupy imieninowe. I wtedy też opowiem wam trochę o książce, którą przeczytałam. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale wiecie co, wakacje to jest fajny czas, bo mimo tego, że odpoczywamy, to przychodzi nam do głowy też dużo fajnych pomysłów, takich nowych pomysłów, które warto zrealizować, czy tak naprawdę otwiera nam się trochę umysł na tych wakacjach. Bo z jednej strony robimy sobie taki relaks od tych wszystkich bodźców, które na nas działają.
w mojej pracy, czyli w pracy w mediach społecznościowych, w internecie, wiecie, że tych bodźców jest bardzo dużo i nawet czasami dostaję od Was takie wiadomości, że nie wiem, robicie sobie na przykład weekend przerwy od Instagrama, co jest w ogóle bardzo ciekawe, informujecie mnie o tym, że wiesz, Anita, no mnie nie będzie, ale nadrobię zaległości, jak tylko wrócę, bo muszę sobie zrobić taką przerwę, bo jestem bardzo przebodźcowana albo przebodźcowany, ale gdzieś tam zostawię jakąś aktywność, nie wiem, jakieś serduszko, łapkę w górę i tak dalej. Natomiast komentarze, gdzieś tam wiadomości pojawią się później. I to jest bardzo fajne, że Wy mnie też o tym informujecie, ale słuchajcie, ja też czasami potrzebuję takiego odpoczynku, właśnie takich wakacji. No i wiecie doskonale, że sierpień to jest miesiąc, kiedy no my po prostu wyjeżdżamy na te wakacje do Włoch. I żeby podsumować już tak na sam koniec ten nasz tegoroczny wyjazd, to powiem Wam, że było fajnie, ale było bardzo gorąco. Bardzo gorąco. I podejrzewam, że z roku na rok będzie coraz gorzej pod tym względem. Czyli będzie coraz bardziej gorąco. Bardzo Was przepraszam, ale bateria mi padła. I musiałam się na chwilę wyłączyć, żeby po prostu troszeczkę podładować sobie tutaj baterię i już zakończyć ten dzisiejszy vlog. Ale no właśnie, na zakończenie. Podsumowanie tegorocznych wakacji we Włoszech. Było fajnie, było dużo jedzenia, było bardzo gorąco. Temperatura w ciągu dnia przekraczała 30 stopni, a nawet odczuwalna była prawie około 40. Musieliśmy praktycznie cały dzień na plaży chować się pod parasolem lub też w wodzie. Najśmieszniejsze jest to, że nawet jak patrzę na siebie i widzę, że gdzieś tam złapałam to słońce, to tak naprawdę od pasa w górę. Nogi mam bielsze niż całą resztę tutaj, ale kompletnie, słuchajcie, mnie to nie interesuje. Po prostu było tak gorąco, że musieliśmy w tej wodzie siedzieć. Woda temperatury miała praktycznie taką samą jak powietrze. Nieprawdopodobne. Cudowną mieliśmy wodę. Jestem za to niesamowicie wdzięczna, że mogliśmy praktycznie codziennie korzystać z tych uroków, natury i właśnie siedzieć w tej wodzie. Natomiast no, temperatura w tym roku była jakimś szaleństwem. W nocy spadała maksymalnie do 29 stopni, więc też, co za tym idzie, musieliśmy po prostu odpalać wszystkie możliwe wiatraki i nie tylko w domu, żeby w ogóle spać. Ale jedliśmy pyszności. Spędziliśmy cudowny czas z bliskimi. Codziennie gdzieś tam wychodziliśmy, albo byliśmy w domu, albo ktoś do nas przychodził, ktoś nas odwiedzał. Więc no wiecie, ta atmosfera włoska, takiej włoskiej rodziny, to jest to, czego Massimo czasami tutaj brakuje. Bo okej, moja rodzina jest fantastyczna i przez to też Massimo uwielbia spędzać z nią, czas. Ale no, własna rodzina, własna kultura, język, bliscy. To jest coś, czego no, osobom, które mieszkają poza swoim krajem, brakuje. Ja to rozumiem, dlatego też spędzamy tam czas i w ciągu roku wyjeżdżamy kilka razy do Włoch. Ktoś mnie zapytał gdzieś pod jakimś moim postem chyba, czy pod którymś z filmów na YouTubie, czy ja tylko i wyłącznie jeżdżę do Włoch. No oczywiście, że nie jeżdżę tylko i wyłącznie do Włoch. Kto śledzi tutaj mój kanał, ten wie. Są też takie wyjazdy, których Wam nie pokazuję, bo to są bardziej prywatne wyjazdy albo z osobami, które po prostu nie życzą sobie tego, żebym nagrywała filmy, żebym wyciągała kamerę, żebym robiła im zdjęcia, bo są takie osoby i ja szanuję ich prywatność, dlatego też tego nie nagrywam i nie upubliczniam albo wrzucam gdzieś jakieś tam mini relacje na Instagramie. Natomiast moja druga połówka jest Włochem i ma tam swoją rodzinę we Włoszech. Więc nie wyobrażam sobie, żeby tam nie jeździć, nie odwiedzać jego rodziny i nie spędzać z nią czasu. Dlatego też tak często widzicie, że pojawia się więcej tych wyjazdów do Włoch, między innymi te sierpniowe wakacje. A sierpień jest miesiącem, kiedy Włosi wyjeżdżają na wakacje. Jest miesiącem, kiedy świętujemy Ferragosto, czyli jest ten tak jakby długi weekend, jest tam kilka dni wolnych, jest ta przerwa. No po prostu tak jest. Więc jeśli kogoś to dziwi, sorry, ja tego nie zmienię. Takie wybrałam życie 21 lat temu. Taką wybrałam sobie, może nie wybrałam sobie, ale taka miłość pojawiła się w moim życiu 21 lat temu
i wiedziałam, na co się pisze. Także tak jest. Ale mam nadzieję, że te vlogi, które widzieliście, was w jakimś tam sensie zadowolą. Założę się, że będą padać komentarze w kwestii tego, że nagrywam podczas urlopu, że może nie powinnam, albo powinnam więcej czasu spędzać z rodziną, ale słuchajcie, ja lubię dla was nagrywać. Ja po prostu, tak jak widzieliście, nie nagrywałam codziennie. Nie siedziałam cały czas z kamerą, nie chodziłam cały czas z kamerą i relacjonowałam każdego dnia po kolei. Dlatego, że właśnie to są wakacje, to jest jakiś tam odpoczynek, jakiś relaks, czas spędzony z bliskimi. I nie wyobrażam sobie, żebym traktowała tego wyjazdu jako pracę. Ale z drugiej strony, dla mnie to jest niesamowita przyjemność, jeśli mogę wam pokazać jakieś urywki i te vlogi z Włoch, z wyjazdu są pewną sklejką, że tak powiem, tam dni, które pojawiły się, jakichś ciekawszych momentów, dni, które pojawiły się podczas tego wyjazdu. Także mam nadzieję, że was to zadowoli, zaspokoi, ale uwaga, we wrześniu czeka nas kolejny wyjazd, może też będę wam go relacjonować. Dowiecie się, gdzie wyjeżdżamy, co i jak. Na razie wam więcej nic nie zdradzę. Także ściskam was mocno. Dziękuję za waszą obecność. Dziękuję, że byliście i oglądaliście te vlogi. Dziękuję, że w ogóle byliście przez cały ten miesiąc sierpień ze mną. Towarzyszyliście mi, bo jak wiecie, przygotowałam materiały na zapas, które wam publikowałam, żeby was nie zostawić z niczym. I byliście, pisaliście komentarze. Czasami naprawdę niesamowite komentarze. Także bardzo wam za to dziękuję. Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mam tutaj taką społeczność, która mnie tak wspiera, która zostawia po sobie jakiś ślad. A wiecie, że każdy ślad, który zostawiacie po sobie, czyli gdzieś ta łapka w górę, gdzieś ten komentarz, to wyświetlenie, które się pojawia, jest dla mnie motywacją do tego, żeby dalej działać, dalej robić to, co robię. Jeśli robię to dobrze i sprawia wam to przyjemność, to dlaczego nie? Dobra, koniec, bo zaraz się tutaj będę rozczulać. Teraz będę się relaksować. Ściskam was mocno i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!